Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja nazywam się Aneta i prowadzę kanał perfumeryjny. Dziś przychodzę z firmą, w którym chciałabym zaprezentować Państwu i zrecenzować zapach od Monica Tan, czyli Kajali. Zapach, który nazywa się, słuchajcie, Sweet Diamond Pink Paper 25. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam serdecznie. Zapach Sweet Diamond Pink Paper 25 jest to jeden z najnowszych zapachów ogólnie na całym świecie. Jego, słuchajcie, premiera została zapoczątkowana chyba 2 tygodnie temu, nie jestem dokładnie pewna, ale na pewno w ostatnim miesiącu. Monica Tan jest to siostra bardzo znanej youtuberki, instagramerki, influencerki, jaką jest Huda Beauty. Myślę, że wiele osób zna ją z wspaniałych kosmetyków, makijażowych, cieni do oczu, błyszczyków do ust. Monica Tan jest siostrą Hudy, która od lat bardzo, bardzo fascynowała się zapachami i postanowiła stworzyć swoją serię perfum. Już ona w tej swojej kolekcji ma wiele, wiele perfum i teraz wprowadziła ten najnowszy zapach, jakim jest właśnie Kajali Sweet Diamond Pink Paper 25 Eau de Parfum. I to jest Eau de Parfum Intense, wersja Intense. Słuchajcie, przepiękne opakowanie w takich moich kolorach, biel, róż, słuchajcie, bardzo, bardzo podoba mi się. No i oczywiście tu otwieramy taki ten nasz diament i w środku, oj, ups, i w środku mamy, słuchajcie, piękny flakonik w kolorze właśnie takiego różu. No coś niesamowitego. Słuchajcie, połyskujący róż. Tutaj z takimi wstawkami złotymi. Ma przedstawiać on, słuchajcie, diament, diament. No i ta kompozycja, wiecie co, powiem Wam tak szczerze. Dla mnie, jeżeli chodzi o sam ten odcień różu i ten taki właśnie połyskujący róż, dla mnie kojarzy się to troszeczkę, jak ja miałabym wyobrazić sobie ten zapach, nie wąchając go, wyobraziłabym owocowy zapach. Owocowy, jakiś słodki, taki w stylu, słuchajcie, zapachów takich dziewczęcych, takich eskadowych, nie wiem, coś w tym stylu. Naprawdę, ja tak sama uważam. Natomiast jak ja to wącham, to jest coś obłędnego. Słuchajcie, piękny, niezmiernie elegancki, seksowny, gourmand zapach. Tutaj mamy różę, pięknie podaną różę, słuchajcie, w towarzystwie szafranu. Szafran, słuchajcie, niezmiernie droga i bardzo luksusowa przyprawa. Mamy, słuchajcie, samo otwarcie, tak jak tylko aplikujemy te perfumy, czujemy od razu słodycz. Słodycz z dodatkiem różowego pieprzu. Pieprz, bergamotka, lilia i szafran. I tutaj na prowadzenie bardzo, bardzo wynurza się pieprz. On faktycznie jest to taki różowy, bardzo słodki pieprz. On jest delikatnie duszący, z tym, że nie jest to taki pieprz taki wytrawny, tylko bardzo, bardzo słodziutki. I te otwarcie bardzo soczyście idzie w kierunku, słuchajcie, róży. I tutaj mamy różę bułgarską, mamy różę kalifornijską, mamy magnolię oraz mamy waniliową orchideę. I ta właśnie, słuchajcie, soczystość kwiatowa jest bardzo soczysta. Tutaj jest ta taka, ta soczystość jest słodka, jest taka troszkę konfiturowa i ciągle ten pieprz tutaj jeszcze nam te gra główne skrzypce i szafran dodaje takiej właśnie, słuchajcie, takiej orientalności. Może gdzieś, wiecie co, jakby znacie te zapachy ołudowe, z tym, że ołud jest bardzo, bardzo mocny. Tutaj ja w tej całej kompozycji, ogólnie w składnikach nie ma mowy o żadnym udzie, z tym, że ja tutaj jakby wyczuwam taką
w tej całej kompozycji taką kropeleczkę udu. I jest to coś niesamowitego, takie słodkie, bogate, no tak jak mówię, bardzo sensualne, bardzo seksowne. Dla wszystkich tych, którzy kochają gourmand, którzy kochają takie bardzo kobiece zapachy, które nas bardzo dodają nam takiej niezmiernej, słuchajcie, takiego, wiecie, takiej soczystości, bogactwa, luksusu, dynamiczności, to tutaj w tym flakoniku to znajdziecie. Jeżeli chodzi o bazę, jest ona podkreślona drzewem sandałowym, patchouli, piżmem i bursztynem, złotym bursztynem. No, niesamowite. W ogóle te dziewczyny, one mają niesamowity gust. Właśnie ta cała, słuchajcie, Kajali, czyli Mona, tak samo jakieś siostra Huda, one są niesamowite, mają niesamowity posmak, gust, styl, znają się na takich, słuchajcie, na tym, co jest dobre i przypuszczam, że one właśnie tworzą to, co my, to, czego my oczekujemy. One same tworzą, jak twarzą, swoją twarzą reprezentują te produkty. Tak samo właśnie, czy tak Huda, ona ma niesamowite jakości, właśnie te kosmetyki makijażowe i słuchajcie, tak samo produkty Mony weszły bardzo, bardzo wysoko. One, te produkty są dostępne na przykład w takich sklepach jak Harrods. One są już uważane jako właśnie perfumy niszowe, luksusowe, wysokopółkowe. No, ja sama zakochałam się, słuchajcie, już od paru dni używam cały czas tych perfum. W ogóle, jeżeli miałabym porównać je do któryś z perfum, bardzo, bardzo podobny zapach do Tom Ford Rose Prick, z tym, że Tom Ford jest bardziej taki kremowy, taki troszkę bardziej wytrawny. Ten natomiast to jest jakby Rose Prick, ale dużo bardziej osłodzone, bardziej w stylu gourmand, takie bardzo soczyste, kobiece. Tutaj świetny jest ten różowy pieprz. Ja kocham Wam, wiele razy już mówiłam, perfumy z pieprzem, a ten różowy pieprz jest tak fajny, taki słodziutki. Czysty, czysty, ale zarazem właśnie bardzo, bardzo taki dżemowy, aż taki konfiturowy, owocowy. Świetne perfumy. Szczerze Wam je polecam. Wszyscy ci, którzy kochacie perfumy słodkie, gourmand, z różą, z takim właśnie dżemikiem troszeczkę, będziecie bardzo zadowoleni. Trwałość jest bardzo wysoka, projekcja jest genialna. Słuchajcie, ja jak dostałam te perfumy, spryskałam się w nimi od razu w pracy i wszystkie osoby, które później, z którymi miałam kontakt, pytały, czym ty pachniesz? Wow, jaki fajny zapach. Bardzo pasujący też do mojej osoby ten zapach. Więc jeżeli lubicie takie zapachy jak ja, myślę, że dla Was również się spodoba. Okej, kochani, to już wszystko na dziś. Dajcie znać, jak Wam się podobał dzisiejszy film. Czy znacie już perfumy od Kajali najnowsze? Jeżeli tak, co uważacie na ich temat? Czy chcielibyście je ogólnie spróbować, jeżeli jeszcze ich nie testowaliście? Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!